się wystartować. Ja zmieniłem rozdzielczość, spróbuję jeszcze raz uruchomić Frapsa, żeby to się nagrało w fajniejszej rozdzielczości, żeby mógł wrzucić na YouTube'a, żeby każdy mógł oglądać to, co chce. Zapraszam Was na trzeci mecz pomiędzy Syzem a Elfim. Po lewej stronie mamy Syza, po prawej stronie natomiast mamy Elfiego. Aktualny wynik to 1-1. Na ten drugi mecz nie byłem w stanie się wbić, musiałem się przelogować, a oni już niestety zaczęli, więc tu trzeba bardzo mocno pilnować tego, co się dzieje i nie stracić ani chwili, ani sekundy tak naprawdę, bo niestety nie wezmą mnie do gry. W zeszłym tygodniu oberwało mi się w pewnym miejscu za to, że na początku meczu biegłem do toalety. Musiałem to robić na początku meczu, bo nie mogłem w przerwie, bo jak w przerwie bym się zagapił chociaż na chwilę, no to bym nie był w grze. Więc tak to wyglądało. No dobra, szybka ekspansja ze strony Zerga, czy też nie? Elfi idealnie po prostu zeskautował, ale to jest na tej mapie, no wiecie, jest 50-50 szans, że się trafi. No nie, nie 50-50, przepraszam najmocniej, co ja za głupoty ględzę i gadam, no ale on bardzo dobrze trafił, pojechał dokładnie tam, gdzie powinien, będzie teraz patrolował, nie będzie chciał, żeby przeciwnik przejął bardzo szybko z tą ekspansję, będzie za to Forge Fast Expand ze strony Elfiego. I jest to pierwszy mecz w dniu dzisiejszym, jest to pierwsze jakby spotkanie w dniu dzisiejszym, później będzie grał jeszcze Nerchio, jeżeli o tym nie wiecie, myślę, że za jakąś, no nie wiem, godzinę, bo jeszcze będzie jeden półfinał, ktokolwiek wygra teraz to spotkanie, będzie grał z Torzeinem będzie teraz ćwierćfinał i będą grali o półfinał z Torzeinem. Nie wiem tylko, kto to będzie. Ktokolwiek to by nie był, na pewno nie będzie to następny mecz TVT, bo jeżeli nie wiecie, Torzein gra po prostu Terranem. A jeszcze korzystając z tej chwili, że nic tutaj się nie dzieje, a ja nie będę mówił po raz setny, co na tych mapach może się zdarzyć, zaproszę wszystkich na piątek na godzinę od godziny 19. Będzie się odbywał turniej, który organizuje z pulą nagród 225 zł, 75 zł za pierwsze miejsce. Za drugie miejsce natomiast jest troszeczkę mniej, bo jest 50 zł. Co jest ważne, od około godziny 20 będzie ze mną streamował Maciej Makuła, zwany też Wąziem, zwany też tym panem od pancernika. Na suchym kanale. No i już jest pylon postawiony, będzie musiał stracić trochę czasu, żeby mógł postawić ekspansję. W drodze jest Metabolic Boost. Wszystkie siły jakieś teraz tylko używa, żeby pozbyć się tego pylona. No jest to ewidentna strata dla tego gracza. Około pół minuty, zanim będzie ta ekspansja. W tym momencie już jest, nie ma tutaj żadnego Overlorda, co mogłoby się skończyć na przykład tragicznie, gdyby z tyłu była gdzieś ukryta perołka, która by postawiła z dwa działa. Miałby z tym Sys dosyć duże problemy, tym bardziej, że tutaj nie ma możliwości zniszczenia tych kamieni, to naprawdę okazałoby się zbyt ciężkie dla Sysa na samym początku gry, aby je spróbować zniszczyć. On chyba jeszcze nawet nie zeskautował, gdzie jest przeciwnik. Tak jest! Jeszcze nie wie, gdzie jest przeciwnik. Dopiero teraz Overlord podleci i zobaczy próbki w pracy. Dokładnie widzi, że jest coś wydobywane z minerałów i już teraz wie. Pozwólcie, że zerknę na czat, czy wszystko jest w porządku. A to zerknę za chwilę, kiedy wy będziecie mi mówić, czy wszystko jest ok. Piszemy tak lub nie. Jeżeli nie, to jaki jest problem? Podwójny gateway, więc dużo teraz będzie zrobić plus jeden do ataku. Będzie chciał zagrać trochę tutaj w tym momencie jak Kiwikaki, czyli z dwóch gatewayów zaatakować jak najszybciej trzecią bazę przeciwnika, która teraz właśnie jest budowana, więc zrobił double expanda i właśnie widzi, że jest podwójny gateway. Zobaczmy. Zobaczmy. Tak. Wszystko jest tak. No to jeżeli wszystko jest tak, to ja się z tego powodu bardzo mocno cieszę. Możemy wrócić do gry i już te zeloty wychodzą. Jest dwójka. Dwójka to jeszcze trochę mało, jednak 10 zerlingów właśnie jest w produkcji. Wyskoczyły kolejne. Jest 9 na polu, 10 jeszcze będzie się zaraz wykluwało z jajek, więc będzie chciał się tutaj bronić przed przeciwnikiem. Nie stawia spajnów zbyt dużo. Woli mieć zerlingi, żeby potem może zaatakować linię minerałów, linię tych gatewayów. Chyba nie, no ale 3 zeloty to jest trochę mało. 4 też. Tak naprawdę z tego, co zauważyłem, spokojnie można 6 zelotami mniej więcej powinno się walczyć, ale teraz ma Elfi totalnie przyklapane. Jeszcze tutaj plecami dały radę zeloty się ustawić, ale wszystkie zostaną za chwilę zniszczone. Owszem, zabrały trochę zerlingów ze sobą, jednak ta różnica będzie na korzyść tak naprawdę. Co ja patrzę? Na korzyść Zerga. Tak, też jest 200 minerałów różnicy.
udało się, może nie tyle szkód jakiś narobić Protossowi Zergowi. No, chodzi mniej więcej o to, że Zerg musiał stworzyć nowe, o sekunda, musiał stworzyć nowe Zerlingi, czyli stracił larwy, czyli jeżeli stracił larwy, no to musi, nie bym, jeżeli larwy użył, aby zrobić Zerlingi, nie mógł użyć larw, żeby zrobić dron. Jeżeli nie ma dron, no to wtedy nie ma mocniejszej ekonomii. Jak nie ma mocniejszej ekonomii, to Zerg jest smutny i jest słaby. Była sekunda, czekam na te go, go, go. Jest też go z każdej strony. My lecimy z tym dalej. Upgrade'ów żadnych nie ma. Jest Banning Nest ze strony Syza. Będzie chciał zrobić przede wszystkim jak coś Banning Bassa, to jest raz, a dwa będzie chciał odeprzeć te wszystkie zeloty atakiem. No będzie się po prostu Banningami odeprzeć, bez większych problemów to zrobi. No my jak wszyscy wiemy, zeloty nie są zbyt dobre na Bane'y. Jakby nie patrzeć, to są jednostki, które walczą wręcz w zwarciu, a Banelingi po prostu to uwielbiają. Podwójny Stargate, więc taki sam build jak w ostatnim meczu był. W przedostatnim, w pierwszym meczu dokładnie było, nie było podwójnego Stargate'a. Nie było w pierwszym meczu podwójnego Stargate'a, okej, dobrze, już pamiętam. No i teraz Elfi już się przekrada, tutaj chce przejąć Zelnagę, zobaczy co się dzieje, ma te plus jeden do ataku, biedny Zelot za chwilę zostanie zabity, dwie jednostki zabrał ze sobą, trzy, nie, tylko dwa Zerlingi, więc strata tego Zelota to była wielka strata, jest w drodze Cybernetic Core, tylko jedno Sentry, więc Force Fieldów tutaj dużo nie będzie, będzie musiał zdecydować Elfi co chce chronić na początku. A my myślę, że gdzieś zaraz zobaczymy, powinniśmy widzieć, ach, dopiero w drodze jest haczerka, jest zmieniana w Lair, więc trochę to jeszcze potrwa, zanim będą mutaliski, bo myślę, że tutaj mutaliski będą. To jest mapa ogólnie uważana za lepszą dla Protossa. Z tego względu, no właśnie przede wszystkim z powodu tej trzeciej ekspansji, trzeciej bazy, którą jest ciężko przejąć Zergowi na początku, musi to zrobić kawałek oczywiście od swojej głównej bazy, no tutaj drogą powierzchnią to jest rzut kamieniem, rzut Zerlingiem, ale właśnie problem jest taki, że jeżeli armia naziemna przyjdzie, to zanim Zerg się tutaj dostanie, kawał to czasu jednak potrwa. Overseer przelatuje, zobaczyć co się dzieje. Za chwilę wyskoczą Feniksy, już są tutaj stargetowane, ten Overseer jest. Zaczynają się ostrzały przez Feniksa, zaraz to zostanie po prostu ubite. Czy Zerg zostanie przyblokowany? No na razie na szczęście dla niego nie, ale to już była taka śmieszna sytuacja w ostatnim właśnie meczu, że bardzo mocno Sys był przyblokowany przez Feniks. No i patrzmy teraz co będzie dalej. Królowa podnoszona, jeden tutaj Overlord został zabity, kolejna Królowa najprawdopodobniej tak zginie, czy jest transfuzja? Nie ma transfuzji, więc tutaj przydałoby się podnieść jeszcze jednego Queena. Tak też jest w tym momencie, to był błąd Sysa, że podszedł. No i teraz pytanie jest takie, co będzie niszczone, ale różże się tymi jednostkami i pomyśl o jakimś ataku, a nie grzecznie stoisz. No i Overlordy będą po prostu rywać, ależ teraz Sys się wpakował. Ma w drodze oczywiście hydraliski, ale 5 hydralisków to może być za mało, kiedy będzie to wszystko podnoszone. Za chwilę zostanie przyblokowany, czy też nie? Tak też jest w tym momencie, jest przyblokowany, więc dwie hydry podniesione. To już jest chyba GG dla Sysa. Ja nie widzę, żeby on, szans na to, żeby on był w stanie cokolwiek tutaj tak naprawdę zrobić. No jest postawiony jeden Sporecrawler i czy teraz Elfi się podda? Nie, będzie po prostu przelatywał w tej i z powrotem chował się. Ileż tych Overlordów już padło, widzimy jaka blokada w tym momencie. I jeszcze za chwilę Queen oberwie. Jest w drodze Spire, jest też zasięg dla hydralisków, ale co z tego tak naprawdę? Nic, to nic już nie znaczy, bo to są już zbyt duże straty, wydaje mi się, dla Zerga. Jeszcze za chwilę zdejmie kolejnego Overlorda. Protoss teraz bez większych problemów będzie chciał zabezpieczyć bazę, ale tutaj, czy on jeszcze nie ma? Słuchajcie, mamy 13 minutę i dopiero jest w drodze Warp Gate Technology. To się dopiero nazywa ciekawostka. No i przejął kontrolę nad mapą tak naprawdę Elfi. Może sobie bez problemów teraz latać i chodzić gdzie tylko chce, bo przeciwnik nie wyjdzie. Żeby mógł wyjść, będzie potrzebował masy hydralisków albo przynajmniej parę koruptorów. Koruptory są bardzo dobre na Feniks i to bez dwóch zdań sobie z tym radzą cudownie, nie muszą się ruszać. Jutro powinien być też nowy patch już nas, albo chyba dzisiaj już, bo nawet nie wiem, czy mi się ściągnęło, czy nie. Nowy patch powinien być, który zwiększa, jest możliwość tam zwiększenia zasięgu dla Feniksów. Nie pamiętam, jak ten zasięg się nazywa. Kosztuje 150 gazów, 150 minerałów.
Przez chwilę mi się wydawało, że widziało 22 mutaliski, za chwilę wylecą. Nie jestem w 100% pewny, czy to jest dobry pomysł, z tego względu, że tu są Feniksy, a Feniksy są naprawdę świetne na mutale. Naprawdę parę koruptorów by się przydało, 2-3 koruptory by wystarczyły, żeby razem z tą armią mutalisków się trzymały, jakoś powolutku przelatywały i będą atakować bez problemu Feniksy, ale nie ma tego. No zobaczmy teraz, myślałem, że to będzie po zabawie. Wow, ale Zerg bardzo mocno przymakrował, tego nie widziałem, kiedy robiłem swoje osądy, że to może być już po zabawie, nie widziałem tego dochodu, 75 do 59, 2100 do 1500, więc Zerg się podnosi chyba tutaj bez większych problemów, chociaż znowu jest przyblokowany co chwilę, ekspansja jest już postawiona, nie ma jednak żadnej obrony przeciwlotniczej, żadnych dział, kolejne jednak wojdy i tutaj jeden kolos oraz Stargate, no teraz się zorientował, co się dzieje, podniósł królową, będzie podnosił też teraz dronki, jest gotowy ponieść tutaj konsekwencje tego wszystkiego, ale za chwilę mutaliski wlecą, ja już to widzę, ależ tych dronek teraz było ubitych i teraz mutale wlatują, ależ teraz Sys będzie miał ubaw, przez ile tych mutalisków jest, 22 mutale właśnie wpadły w linię minerałów i zabiły 15-14 dronek w kole i jest znowu GG, ależ teraz pięknie Sys to zagrał, naprawdę te mutalisty były jednak świetny pomysł, gdyby dał radę zobaczyć to Elfi wcześniej, miałby tam Feniksy, mógłby próbować się bronić, a tak po zabawie nie podejrzewał, że przeciwnik zrobi właśnie coś takiego. No dobra.